Dzień dobry, kochani. Od jakiegoś czasu dostaję od Was pytania, czy widziałam już nowe serie, nowe kosmetyki, które pojawiły się w ofercie w drogerii Rossmann. Dopytujecie mnie, co myślę na temat nowości, które pojawiły się w ofertach różnych marek kosmetycznych. I w sumie macie rację, bo wiosna to jest taki czas, kiedy marki kosmetyczne wprowadzają bardzo dużo nowych produktów do swojej oferty i też warto poszukać czegoś fajnego, czegoś nowego, zainspirować się czymś nowym. I myślę, że ten film będzie właśnie taką propozycją dla Was, coś, co może Was zainspirować i coś z nowości, które pojawiły się na naszym kosmetycznym rynku. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, to zapewne pamiętacie, albo przynajmniej niektórzy z Was, jakiś czas temu, kilka tygodni temu, pokazałam na moim Instagramie tajemnicze pudełko. Zdradziłam Wam wtedy, że w tym pudełku oczywiście znajdują się kosmetyki, które będę sobie testować przez kilka tygodni i są to kosmetyki, które niedługo, a w sumie to na początku kwietnia, pojawią się w sprzedaży. A ja mam ten zaszczyt, tę możliwość przetestować te kosmetyki zanim jeszcze pojawią się w sprzedaży, a później opowiedzieć Wam o tym, czy warto, czy też nie. No i właśnie, dzisiaj przychodzę do Was z filmem o kolejnej polskiej, ciekawej linii kosmetycznej, można by było powiedzieć zielonej linii kosmetycznej marki Krystyna Janda. Coś nowego, co pojawiło się w ofercie i tak jak wspomniałam wcześniej, testowałam przez kilka tygodni, a dzisiaj chcę Wam nieco więcej opowiedzieć o tych kosmetykach, bo uważam, że może to być hit. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, jak te kosmetyki się u mnie sprawdziły. Cały czas je stosuję, cały czas je używam. Specjalnie też nie robiłam ostatnio takiej aktualizacji, jeśli chodzi o moją pielęgnację wiosenno-letnią, żeby opowiedzieć Wam, jakie preparaty wprowadzam na wiosnę. No bo właśnie dzisiaj mam dla Was ten film. No to od razu zaczynamy, nie będę przedłużać, przechodzimy do omawiania marki. Kochani, zielona linia marki Krystyna Janda, która jest oparta głównie na składnikach aktywnych naturalnych. Posiada bardzo ciekawe składy i dzisiaj sobie omówimy wszystkie te kosmetyki. Ja mam je tutaj przygotowane, nawet mam tutaj kartoniki, żeby Wam dokładnie wszystko powiedzieć co i jak. To jest marka, która pojawiła się, no właśnie, niedawno. W ofercie mamy dwie linie. Mamy linię, która jest przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, dla kobiet pomiędzy 30 i 60 rokiem życia, która jest oparta na kwasie hialuronowym, niskocząsteczkowym, naturalnym kwasie hialuronowym, ale mamy też linię, która jest oparta na kolagenie. Ja dzisiaj wypowiem się na temat tej zielonej linii opartej na kwasie hialuronowym, ponieważ jest ona głównie skierowana do mnie, do takich kobiet w moim wieku, ale też skierowana na potrzeby mojej skóry, czyli przede wszystkim nawilżanie, regeneracja, wzmocnienie skóry, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, ale też, co jest bardzo ważne, działanie przeciwzmarszczkowe. I co takiego mamy w tej linii kosmetycznej? Mamy tutaj cztery produkty. Mamy krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy i maseczkę. Wszystkie kosmetyki dostępne są w cenie od około 6 zł, uwaga, do maksymalnie około 40 zł. Czyli jak widzicie, są to kosmetyki dostępne na kieszeń praktycznie każdego. Myślę, że każdy może sobie na nie pozwolić, bo są one tanie, ale pytanie, czy są skuteczne i czy rzeczywiście mają bardzo ciekawe składy. I teraz zaczniemy omawiać sobie każdy produkt po kolei, a później zrobimy sobie takie podsumowanie. No i na zakończenie zadam Wam pytanie, bardzo ważne pytanie. Także zaczynamy i na początek będzie to krem, uwaga, uwaga, krem na miły początek dnia. Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, żeby marka, słuchajcie, zamiast napisać krem na dzień, napisała krem na miły początek dnia. Bardzo mi się to podoba, bo jest to coś innego, coś nowego i jeszcze do tej pory nie widziałam, żeby ktoś wymyślał, jakaś marka kosmetyczna wymyślała właśnie takie hasła marketingowe, a do mnie, powiem Wam szczerze, to przemawia. I tutaj widzicie, mamy kartonik,
Dodatkowo w kartoniku znajduje się oczywiście krem. Krem jest w takim szklanym opakowaniu. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że szata graficzna jest bardzo fajnie pomyślana. Mamy zielone, ciemne kartoniki, ale też zielone, ciemne szkło. Przez co też troszeczkę nam się wydaje, że jest to taki ciężki kosmetyk, ale uwaga, po otwarciu wita nas, dosłownie wita nas wieczko, wieczko zabezpieczające, na którym znajduje się napis witam. No powiem wam, że marka przyłożyła naprawdę ogromną uwagę do szczegółów i mi się to podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się to podoba. No i dobrze, sam krem posiada bardzo fajną konsystencję. Jest ona lekka, przyjemna, dobrze rozprowadza się na skórze. Nawet bym powiedziała, bardzo fajnie po tej skórze się rozprowadza. Czyli widać, że jeżeli chodzi o samą kompozycję, formułę, marka też zwracała dużą uwagę na to, żeby te kosmetyki dawały nam taką przyjemność sensoryczną. To jest bardzo ważne, bo my kobiety zwracamy oczywiście uwagę na to, jak dany produkt rozprowadza się na naszej skórze, ale też jak będzie później komponował się na takiej skórze, jak będzie się rozprowadzał makijaż. Czyli mam tutaj na myśli oczywiście pudry, podkłady, jak i wszelkiego rodzaju kremy BB czy kremy CC. Jeśli chodzi o ten krem, on się momentalnie wchłania i przez co też zostawia taką delikatną powłokę emolientową, na której ładnie rozprowadza się właśnie podkład czy też krem BB. Poza tym muszę tutaj też zwrócić uwagę, że cała ta linia posiada taki sam aromat, taką samą nutę zapachową. Ona jest, jeszcze się nie spotkałam z taką nutą zapachową, jest przyjemna, taka delikatna, powiedziałabym roślinno-ziołowa, ale też nie utrzymuje się długo na naszej skórze, co jest ogromnym plusem w przypadku skór wrażliwych i też takich osób, które nie do końca przepadają za intensywnymi zapachami w produktach pielęgnacyjnych. Tutaj bardzo duży plus. Opakowanie to słoiczek 50 ml i przydatność od otwarcia mamy tutaj 6 miesięcy. Ten krem jest dostępny w cenie około 40 zł, czyli można by było powiedzieć, że jest to jeden z najdroższych produktów. No i teraz może przejdziemy sobie do sprawdzenia składu i zobaczymy, co tutaj tak naprawdę się znajduje. Czy rzeczywiście są spełnione te obietnice producenta? Mamy te substancje naturalne i jakie? I zaczynamy oczywiście od bazowej wody. Zwróćcie uwagę, że skład tego produktu jest dosyć, powiedziałabym, rozbudowany. Czyli mamy tutaj naprawdę bardzo dużo substancji, które będą tworzyły tę formułę, ale oczywiście pamiętajcie, że dla nas najważniejsza jest ta pierwsza część tej formuły kosmetyku, bo są to substancje, które zawierają najwyższe stężenie, a na końcu zawsze znajdują się te składniki, które będą tworzyły formułę tego oto kremu. No to lecimy. Jak już wspomniałam, mamy wodę, a następnie mamy roślinny glikol, który jest promotorem przenikania. Później jest gliceryna, emolient, kolejny naturalny emolient, mamy estry masła shea, olej makadamia, olej winogronowy, kolejny emolient, 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 olej z kamelii japońskiej, znowu mamy emolient, masło shea, wyciąg z zielonego kawioru, wyciąg z drzewa tara, wyciąg z kokosa, kwas hialuronowy, wyciąg z czerwonej algi, witamina E, olej słonecznikowy, kolejne emolienty, humektant, emulgator, zagęstniki, chelator, konserwant, znów mamy humektant, wyciąg z rozmarynu, kwas cytrynowy, no i oczywiście zapachy. Dużo, tak, ale czy wy to widzicie? Na początku składu mamy po pierwsze promotor przenikania, naturalny roślinny glikol, po drugie mamy tutaj bardzo dużo fajnych emolientów naturalnych. Po trzecie, mamy też wiele ciekawych substancji aktywnych. I mimo tego, że ten skład jest dosyć mocno rozbudowany, to konsystencja tego kremu jest naprawdę lekka. Widać, że technolog tworzący ten krem
przyłożył się do tego, żeby jednak ta kompozycja była dla nas przyjemna, ale też zawierała to, co ma zawierać. To ma być krem nawilżający i taki będzie, ponieważ w składzie mamy dużo fajnych emolientów. Emolienty, które będą tworzyły również na naszej skórze taki film okluzyjny, przez co też pośrednio będą ją nawilżały. I też, co jest bardzo ważne, wspomagały dotarcie substancji aktywnych do wnętrza naszej skóry. A w związku z tym, że mamy również promotor przenikania, możemy powiedzieć, że jest to kosmetyk nowoczesny, ponieważ, no właśnie, będzie on głębiej działał w naszych warstwach skóry. Ale teraz przechodzimy do kolejnego preparatu, który sobie omówimy i sprawdzimy następny skład. A teraz będzie krem pod oczy. No dobrze, moi drodzy, znowu mamy kartonik, który prezentuje się w ten sposób, a w kartoniku takie małe opakowanie o pojemności 15 ml z przydatnością 6 miesięcy. Oczywiście mowa tutaj o kremie pod oczy i uwaga, na powieki. To jest również bardzo ważna sprawa, bo widać, że producent zadbał o to, żebyśmy mogli nakładać krem nie tylko pod oczy, ale również na powieki. A to też oznacza, że jest to krem bardzo dobrze przebadany, nie będzie obciążał naszej skóry, jeżeli chodzi o górną powiekę, ale również dolną powiekę i bardzo fajnie, że możemy go sobie rozprowadzać tutaj po całości, a przy okazji wykonywać na przykład ujędrniający masaż. To też jest bardzo fajna sprawa. No dobrze, konsystencja. Według mnie ten krem ma najbardziej treściwą konsystencję ze wszystkich, które dzisiaj omówię. Tak mi się przynajmniej wydaje. On nadal jest lekki, on nadal fajnie stopniowo szybko się wchłania, natomiast moim zdaniem ta konsystencja jest taka, powiedziałabym, najbardziej treściwa. Nawet jak sobie tak opuszkami palców ją sprawdzimy, to rzeczywiście w porównaniu do kremu na dzień czy do kremu na noc jest taka, no jest nieco gęstsza. Ale co mamy tutaj w składzie? No i zaczynamy oczywiście znowu od wody, która stanowi bazę naszego produktu, a następnie mamy glicerynę, promotor przenikania, estry masła shea, dwa emolienty, olej makadamia, kolejne emolienty, olej z kamelii japońskiej, olej z pasiflory, emolient, ekstrakt z albicji, masło shea, olej ze słodkich migdałów, wyciąg z drzewa tara, ekstrakt z kokosa, ekstrakt z czerwonej algi, znów mamy kwas hialuronowy, mamy również darutozyt, witaminę E, olej słonecznikowy, emolienty, humektanty, emulgatory, zagęstniki, chelator, konserwant, ekstrakt z rozmarynu, kwas cytrynowy i zapachy. Widzicie? Znowu mamy to samo, co w przypadku kremu na dzień. Mamy promotor przenikania, mamy świetne naturalne emolienty, mamy również bardzo ciekawe ekstrakty i substancje, które będą działały przeciwzmarszczkowo, odbudowująco, regenerująco na naszą skórę, będą wzmacniały nasz naturalny płaszcz hydrolipidowy, tą barierę ochronną, no i oczywiście będą intensywnie nawilżały. Zanim przejdę do omawiania jeszcze kremu na noc, pokażę Wam oczywiście maseczkę. Maseczka jest tutaj zamknięta w takim opakowaniu, powiedziałabym, składającym się z dwóch części. Jest to taka saszetkowa maseczka, bym powiedziała. I co jest tutaj ważne, ekspresowa maseczka liftingująca. Oczywiście znowu, konsystencję mamy taką bardzo przyjemną, powiedziałabym średnio treściwą, która bardzo ładnie rozprowadza się na skórze. Znowu ta sama nuta zapachowa. Producent również zaleca, że możemy maseczkę stosować 2-3 razy w tygodniu. Bardzo ładny zapach, który towarzyszy nam podczas całej tej, powiedziałabym, ceremonii pielęgnacyjnej, dodatkowej ceremonii pielęgnacyjnej. No i teraz zwróćmy uwagę na skład. Zaczynamy kolejny raz od bazowej wody, następnie mamy promotor przenikania, znowu mamy estry masła shea, mamy emolienty, glicerynę, znów mamy olejek migdałowy, mamy emolient kolejny, olej ze słodkich migdałów, emolienty, olej z Japonii, z japońskiej kameli, kolejne emolienty, masełko shea, wyciąg z drzewa tara, ekstrakt z czerwonej algi, ekstrakt z kokosa, kwas hialuronowy, witaminę E, olej słonecznikowy, emolienty, humektanty, emulgator, zagęstniki, chelator, konserwant, ekstrakt z rozmarynu, no i oczywiście zapachy.
Słuchajcie, taka saszetka kosztuje około 6 zł i mamy tutaj 10 ml. To jest fajne rozwiązanie, takie dodatkowe, tak jak już wspomniałam, w naszej pielęgnacji. Jak widzicie, skład jest bardzo ciekawy. Mamy promotor przenikania, mamy substancje naturalne, mamy substancje aktywne, mamy emolienty. Bardzo fajna sprawa. Co prawda, ja bym się cieszyła, gdyby marka pomyślała jeszcze o tym, żeby dodatkowo uzupełnić całą tą serię pielęgnacyjną o jakiś bardzo ciekawy peeling. Taki peeling, który mogłybyśmy sobie stosować razem z tą maseczką. Czyli najpierw wykonujemy złuszczanie naszej skóry, przygotowujemy ją na przyjęcie substancji aktywnych, a następnie nakładamy taką maseczkę. Myślę, że to by było fajne rozwiązanie, zwłaszcza gdyby w takim peelingu pojawiły się jakieś naturalne enzymy i peeling można by było sobie stosować właśnie teraz w okresie wiosenno-letnim. Także to taka moja mała uwaga, byłoby super, gdyby w tej linii pojawił się jeszcze dodatkowy produkt. No i na zakończenie omawiania tych dzisiejszych kosmetyków jeszcze mamy krem na noc. I tutaj znowu pojawia nam się bardzo ciekawe hasło marketingowe, reklamowe, czyli krem przed zaśnięciem, a nie krem na noc. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, naprawdę bardzo mi się podoba, bo widać, że marka postawiła na taką, powiedziałabym, troszkę twórczą inwencję i zrobiła coś, czego inne marki nie mają. Ale oczywiście, krem na noc również zamknięty jest w takim szklanym pojemniczku, zielonym opakowaniu. Również mamy pojemność 50 ml, 6 miesięcy przydatności. Również mamy wieczko zabezpieczające produkt, żeby to był kosmetyk higieniczny. No i teraz przechodzimy do konsystencji. Konsystencja, która również mnie zadziwiła, bo spodziewałam się, że raczej krem na noc będzie bardziej treściwy. A wydaje mi się, że ten krem na noc ma bardzo podobną konsystencję jak krem na dzień. Fajnie, bo to też jest takie rozwiązanie dla wszystkich osób, które posiadają na przykład skórę mieszaną, tak jak ja, czy skórę tłustą i jednak nie lubią na noc nakładać takich bardzo treściwych kosmetyków, mają wrażenie, że ta skóra jest zbyt mocno obciążona, a tutaj mamy lekką, przyjemną konsystencję, która bardzo ładnie rozprowadza się na naszej skórze, szybko też się wchłania, pachnie identycznie jak cała nuta ta zapachowa, czyli też umila nam tą wieczorną pielęgnację. No i teraz na zakończenie skład. Uwaga, uwaga! Woda, promotor przenikania, następnie gliceryna, estry masła shea, emolienty, olej makadamia, olej z winogron, kolejny emolient, olej jojoba, emolient, olej z kamelii japońskiej, znowu emolienty, masło shea, ekstrakt z zielonego kawioru, ekstrakt z kokosa, kwas hialuronowy, witamina E, olej słonecznikowy, emolienty, humektanty, emulgator, zagęstniki, chelator, konserwant, humektant, wyciąg z rozmarynu i oczywiście zapachy. Czyli znowu powtarza nam się to samo, co w przypadku wcześniejszych produktów. Duża ilość naturalnych emolientów, promotor przenikania, substancje naturalne, aktywne. Mamy tutaj działanie wzmacniające, odżywiające, odbudowujące i silnie nawilżające. No dobrze, moi drodzy, co myślicie na temat tych kosmetyków? Zwróćcie uwagę, że ich składy są po prostu rewelacyjne. Tutaj muszę podkreślić też kilka ważnych rzeczy i zabieramy się za podsumowanie. Nasza polska marka, linia kosmetyków, powiedziałabym, naturalnych. Przynajmniej większość tego składu, powiedziałabym nawet 97% składu tych kosmetyków zawiera substancje pochodzenia naturalnego. Zwróciłam również uwagę na stronę internetową marki i muszę Wam powiedzieć, że mamy tak. Nie dość, że opisane bardzo fajnie każdy z tych produktów, mamy opisane, wymienione są substancje aktywne, które również są tam opisane, mamy udostępnione pełne składy INSI, to jeszcze to, co jest bardzo ważne, substancje tego pochodzenia naturalnego, które są zawarte w składach tych kosmetyków, posiadają certyfikat EcoCert. To też jest bardzo ważna informacja, no i marka tutaj też informuje, że są to kosmetyki nietestowane na zwierzętach. No oczywiście, mamy fajną linię, jeśli chodzi o design. Coś nowego, jakaś nowa propozycja, fajne nazwy kosmetyków. Mamy opakowania szklane, mamy zabezpieczenie jako to dodatkowe wieczko, które nas totalnie wita, można by było tak powiedzieć. Mamy konsystencję preparatów lekkie, przyjemne,
takie, które fajnie rozprowadzają się na naszej skórze, którym towarzyszą przyjemne, takie kobiece, roślinno-ziołowe zapachy umilające cały ten proces. Zwróćcie również uwagę, że w składach tych kosmetyków mamy małą ilość konserwantów i też, co jest absolutnie bardzo, bardzo ważne, nie ma tutaj w składach żadnych substancji kontrowersyjnych. Takich substancji, których moglibyście się obawiać, czy takich substancji, których no nie znacie, że gdzieś tam wam się obiło o uszy, gdzieś tam usłyszeliście, że jest jakaś substancja o jakiejś nazwie i wy do końca nie wiecie, o co tutaj chodzi. Nie, tutaj marka postawiła na bezpieczeństwo, przebadane produkty, sprawdzone pod kątem dermatologicznym i słuchajcie, tak jak niektórzy z nas obawiają się czasem, że produkty z pielęgnacji naturalnej mogą nas podrażniać, naszą skórę podrażniać, że coś może się z nią dziać. Wy wiecie, że ja należę do tej grupy wrażliwców, posiadam skórę mieszaną, wrażliwą i ogromną uwagę przykładam do tego, czy te kosmetyki nie będą podrażniały mojej skóry. I tak jak testowałam je przez kilka ostatnich tygodni, powiem wam, że nic się nie działo. Naprawdę nic się nie działo. Mamy świetne ceny. Ceny dostępne na kieszeń, myślę, każdego. Te kosmetyki dostaniecie zarówno na stronie internetowej marki, ale możecie kupić je również stacjonarnie w drogerii Rossmann. Co prawda też pojawiły się już na stronie internetowej drogerii Rossmann, ale z tego co zauważyłam, chyba jeszcze nie są dostępne online. Myślę, że z czasem to wszystko tam się zmieni i będziecie mogli sobie również przez drogerię Rossmann je zamawiać. Jeśli oczywiście siedzicie w domu w tej chwili, nie korzystacie i nie wychodzicie do sklepów kosmetycznych, to polecam wam rozwiązanie zamawiania online ze strony marki. No i oczywiście wspieranie naszych polskich marek. Myślę, że jest to w tej chwili bardzo ważna, istotna sprawa w dobie tego, co w tej chwili dzieje się na naszym świecie. Ale muszę wam też tutaj powiedzieć, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tych kosmetyków, również do tej marki. I myślę, że zawita ona u mnie na stałe. Bo tak jak wiecie, ja bardzo często polecam wam kosmetyki z tej wyższej półki cenowej, a tutaj mamy kosmetyki z niższej półki cenowej, świetne składy, które będą przede wszystkim dobrze nawilżały. Ta linia z kwasem hialuronowym, niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym, który skutecznie dostaje się do naszej skóry, plus duża ilość emolientów roślinnych potwierdza, że rzeczywiście to działanie, o którym mówi nam producent, czyli to działanie nawilżające, tutaj w przypadku tych produktów się pojawi. Dodatkowo, jak wiecie, skóra dobrze nawilżona będzie też mniej podatna na powstawanie zmarszczek. Więc myślę, że wszystkie z nas, które chcą dbać o skórę właśnie tak też prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, powinny się zastanowić, czy może te kosmetyki nie będą dla nas. Co prawda marka tutaj informuje nas o tym, że ten przedział wiekowy mamy między 30 i 60 rokiem życia, ale mi się wydaje, że już kobiety, które mają, widzą u siebie skórę taką przesuszoną, odwodnioną w wieku powyżej 25 roku życia, spokojnie będą mogły zacząć sięgać po te kosmetyki. Dla kogo? Dla skór suchych, odwodnionych, mieszanych, normalnych, naczyniowych, myślę, że wrażliwych również, dla skór dojrzałych, no i też myślę, że mogą bardzo dobrze te kosmetyki sprawdzić się w przypadku skór tłustych, na przykład odwodnionych. Jeśli szukacie właśnie takich preparatów, które nie będą, jak to się mówi, zapychały porów skórnych, a gwarantuję wam, że tutaj nie mamy takich substancji, które gdzieś tam mogłyby sprawić, że będziecie się zastanawiać. Natomiast owszem, będą to kosmetyki nawilżające, a skóra tłusta również potrzebuje nawilżenia i pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważna sprawa. No i tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, na koniec pytanie dla was, do was. Co myślicie na temat tej marki? Co myślicie na temat przedstawionych kosmetyków w moim dzisiejszym filmie? I czy zachęciłam was tym filmem do wypróbowania
czegoś z nowości kosmetycznych, które pojawiły się na naszym rynku. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czekam na nie, będziemy tutaj sobie polemizować i rozmawiać, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Polecam sprawdzić opis do dzisiejszego filmu, tam znajdziecie wszystkie najważniejsze linki. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!